W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Powołanie. Gdy mówimy o powołaniu, to najczęściej myślimy o małżeństwie, kapłaństwie, o życiu zakonnym, ale przecież wybór zawodu to też jest powołaniem. Czy się będzie lekarzem, czy się będzie nauczycielem w szkole. Ale nieważne, co w życiu doczesnym robimy, tylko jak robimy. Każde zajęcie może być wzniesione na poziom nadprzyrodzony i dzięki temu człowiek zyskuje zasługi i odnosi to wszystko do Boga, do życia wiecznego. Bo Bóg pragnie, żeby wszyscy byli zbawieni i to jest naszym największym powołaniem. Żebyśmy się dostali do nieba, do życia wiecznego. I o tym czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc każde nasze zajęcie, cokolwiek robimy, jeżeli to jest praca uczciwa, wznosi nas do Boga i może być wzniesiona na poziom nadprzyrodzony. No taki przykład. Święty Alfons Rodriguez żył w Hiszpanii w XVI wieku. On był furtianem w klasztorze. Jego praca czy zajęcie polegało na tym, że gdy przychodzili goście, to on otwierał bramę, a gdy wychodzili, to on ich żegnał i zamykał bramę. Ale robił to z taką pokorą, miłością, że został świętym. Gdy umarł, jego bracia zakonni modlili się za jego duszę. I któregoś wieczoru on się im objawił, ukazał. Oni go od razu rozpoznali i pytają: bracie, czy jesteście w niebie? On powiedział: tak, jestem w niebie. A król? W tym czasie właśnie umarł król hiszpański Filip II, znany z pobożności i z tego, że był przyjaźnie ustosunkowany do kościoła. No, wyspa Filipiny właśnie jest od jego imienia, bo Hiszpanie podbili tą wyspę i na cześć swego króla nazwali Filipinami, a więc Filipiny od króla Filipa II. Gdy go zapytali, a król, on powiedział, że król też jest w niebie. Ale przy tym powiedział takie dziwne zdanie. O tyle niżej w niebie, o ile był wyżej nade mną na ziemi, gdy obaj żyliśmy tutaj na ziemi. A więc po śmierci role się odmieniły. Zakonnik wysoko, król nisko. No, można się dziwić, że król tak szybko wyszedł z czyśćca. Msze święte były odprawiane w całej Hiszpanii za jego duszę. A więc król szybko opuścił czyściec, ale jego miejsce w niebie, ten stopień szczęścia i chwały, który już będzie na wieki wieków, to jest uzależnione od tego, jakim człowiek był na ziemi. Od pokory, od miłości. Tak jak Jezus powiedział, że ci, co się wywyższą, będą poniżeni. Ci, co się poniżą, będą wywyższeni. Bracia i siostry, nieważne, co się robi w życiu doczesnym, tylko jak się robi. Każda praca może być ofiarowana Bogu i przez to zbliżać nas do Boga. Ale też każda praca może być spłaszczona do tu i teraz, kiedy człowiek nie ma tego odniesienia do Boga. Najważniejsze jest życie wieczne i zbawienie. I możemy tylko tutaj na ziemi się zbawić. Tylko raz żyjemy. Nasze życie jest tylko jedne, niepowtarzalne i ostateczne. Nie można powtórzyć swojego życia, nie można poprawić po śmierci swojego życia. Raz żyjemy. I tak jak objawienie mówi, postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Musimy się sprężyć, żyjemy tylko raz. Nasza droga powinna być skierowana do życia wiecznego. I to jest naszym największym zadaniem. Tak święty Paweł pisze: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górze w Chrystusie Jezusie. Zauważmy, bracia i siostry, że święty Paweł nie mówi tutaj, że podąża do nieba, że idzie, że biegnie. Nie, on napisał, że pędzę. Kiedy człowiek pędzi? No tak, w biegu na 100 metrów. Kiedy w
wszystkie siły ciała i ducha skupia, koncentruje, żeby jak najszybciej dobiec do mety. I my mamy w tym naśladować apostoła. Bo życie jest krótkie. Żyjemy tylko raz. I tu święty Paweł pisze takie dziwne słowa, że bracia, czas jest krótki. Ci, co mają żony, to tak niech żyją, jakby byli nieżonaci. Ci, co się radują, to tak, jakby się nie radowali. Ci, co posiadają, to tak, jakby nie posiadali. Ci, co używają tego świata, to tak, jakby z niego nie korzystali. Bo czas jest krótki, musimy się sprężyć. Bo na drodze do zbawienia mamy potężnych wrogów. Pierwszym wrogiem to jest właśnie nasz, sami dla siebie, nasze własne ciała, które są obciążone skutkami grzechu pierworodnego, grzechami naszych przodków, naszych osobistych grzechów. Drugim wrogiem to jest świat. Świat jest skorumpowany. Świat nie myśli o zbawieniu. Świat chce nas zamknąć, przytłoczyć do tu i teraz, do doczesności. Świat nie interesuje to, co będzie po śmierci. Świat chce, żebyśmy się tylko tu na ziemi zakotwiczyli i o tym myśleli. I trzecim takim wrogiem to jest szatan. W Piśmie Świętym czytamy, że szatan jak lew krąży wokół, szukając kogo by zaatakować. Szatan jest ukazany w objawieniu jako wąż, bo wszędzie może się wśliznąć i czasami trudno go zdemaskować. Dlatego konieczna jest tutaj częsta spowiedź, modlitwa, bo tylko w blaskach Ducha Świętego możemy czasami jakby odkryć Jego obecność w naszym życiu. Bracia i siostry, jesteśmy powołani do zbawienia. A w drodze do zbawienia mamy wielu wrogów. Ta wojna, która się rozpoczęła w świecie aniołów przez grzech pierworodny, została przeniesiona w świat ludzi. I teraz wszyscy się rodzimy na ten świat, w którym trwa wojna. I to wojna bezwzględna, nieubłagana, nieustanna. Wojna bezkompromisowa, bo nie może być kompromisu między dobrem a złem, między Chrystusem a szatanem. Wszyscy musimy wziąć w niej udział. Ci, co chcą być neutralni i obojętni, to tym samym przyczyniają się do tego, że zło się rozwija i nabiera większego rozmachu. To tak jak na przykład podczas II wojny światowej. Wielu Niemców nie popierało Hitlera, ale byli obojętni wobec tego, co oni czynili. A przez to przyczynili się do tego, co robili hitlerowcy i stali się współodpowiedzialnymi za te zbrodnie, które oni popełnili. Bracia i siostry, my mamy się zbawić, musimy się sprężyć, ale Bóg nie zostawia nas samymi. Całe niebo jest do naszej dyspozycji, aniołowie, święci, Matka Boża. I tutaj właśnie największą taką pomocą to jest Eucharystia. Bo w czasie mszy świętej spożywamy ciało i krew Chrystusa. I to nas wzmacnia w tej drodze do nieba. No, święty Jan Bosko, on żył w XIX wieku, on opiekował się taką trudną młodzieżą i zakładał tak zwane oratoria. No i Pan Bóg mu dawał takie sny, które by mu pomogły w wychowaniu tej młodzieży. No i raz miał taki sen, że widzi siebie i tą swoją młodzież, jak są na takiej równinie, a z drugiej strony nadchodzą te siły zła w kształcie takich dzikich zwierząt, jak lwy, pantery, tygrysy. No i teraz on zauważył, że ci, co mieli takie widły z dwoma kolcami, to ci odpychali te złe siły i zwyciężali, a ci, którzy byli bez tego, to tak jakby gołymi rękoma walczyli, no i ci byli rozszarpywani i ginęli. I on taki zdziwiony zapytał, co to za widły? I zaraz ktoś mu to przyniósł, on tam widzi. Na jednym kolcu pisze spowiedź, na drugim komunia. A więc wtedy już miał znak od Boga, że spowiedź i komunia powinna być na pierwszym miejscu. A w drugim śnie zobaczył takie dwie kolumny. Jedna taka wielka kolumna i na czele tej, na szczycie tej kolumny była Eucharystia. Druga była mniejsza, a na szczycie była Matka Boża. I u jej stóp taki napis wspomożenie wiernych. A więc dostał drugi znak, że pomoc Matki Bożej.
jest tutaj niezbędna. Matka Boża oferuje nam różaniec w drodze do nieba. Różaniec. Gdy odmawiamy różaniec, kontemplujemy tajemnicę naszego zbawienia. Dlatego to jest takie ważne. We wszystkich swoich objawieniach Matka Boża mówi: odmawiajcie różaniec. Drugą taką pomocą to jest szkaplerz. W ostatnim objawieniu Fatimie Matka Boża ukazała siebie ubraną w brązową szatę Karmelu i trzymającą w ręku szkaplerz. Trzecią taką pomocą, tak jak to pisał o tym święty Maksymilian Kolbe, to jest cudowny medalik. Oczywiście ja tutaj mam go wszczepiony właśnie w szkaplerz. Tak się lepiej nosi. A więc można przymocować to do szkaplerza i tak nosić. A więc trzy wielkie pomocy. Różaniec, szkaplerz i cudowny medalik. No, jeżeli chcemy walczyć o zbawienie, nie możemy być nieuzbrojeni. Musimy się uzbroić, żeby pokonać te siły szatańskie. Musimy zwyciężyć. I tylko zwycięzcom Pan Jezus obiecuje nagrodę. Tak jak powiedział. Czytamy to w Apokalipsie. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Bracia i siostry, musimy zwyciężyć. Jezus jako człowiek zwyciężył i nas zaprasza i przynagla do zwycięstwa. I tego wszystkim życzę. Szczęść Boże!